Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy Hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zadaniem hotelu jest świadczenie szerokiego zakresu usług w celu zaspokajania potrzeb gości. Zakres usług zależy od kategorii danego obiektu, czyli od liczby gwiazdek. Rozporządzenie kategoryzacyjne nakłada na hotelarzy obowiązek oferowania w swoich obiektach minimalnego zakresu usług. Decyzja o tym, czy i ewentualnie jakie usługi znajdą się w ofercie, zależy od prowadzącego obiekt. Każdy hotel, niezależnie od kategorii, ma w swojej ofercie podstawowy pakiet usług, który obejmuje: budzenie, przechowanie bagażu gości, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości, czynne przez całą dobę, akceptację kart płatniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przez personel recepcji oraz możliwość korzystania z apteczki. W każdym hotelu powinna być również możliwość zjedzenia śniadania. Pokoje sprzątane są codziennie lub na życzenie gościa. Pościel oraz ręczniki są zmieniane co trzy dni codziennie w przypadku hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych lub na życzenie gościa. W hotelach kategorii od 3 do 5 gwiazdek goście mogą korzystać z usług prania, prasowania oraz czyszczenia bielizny i odzieży. Powinni mieć także możliwość zakupu kosmetyków i środków higieny osobistej, a także skorzystania z usług room service przez co najmniej 18 godzin na dobę. Hotele tej kategorii powinny posiadać restauracje. Tylko w hotelu lub motelu kategorii trzygwiazdkowej dopuszcza się brak restauracji, jeśli w odległości do 500 metrów od obiektu taka się znajduje. Hotele pięcio- i czterogwiazdkowe przez całą dobę zapewniają sprzedaż gorących napojów oraz usługę bagażową. Dają również możliwość dostarczenia lub zakupienia kwiatów oraz prasy codziennej. Hotele są wyposażone w zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu. Sale konferencyjne, klubowe, szkoleniowe, a także zespoły odnowy biologicznej oferujące co najmniej dwie usługi z pakietu obejmującego basen kąpielowy, saunę, siłownię, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.